Dobry wieczór, drodzy telewidzowie. W tym momencie kardynał Semeraro okadza ołtarz, na którym będzie sprawowana msza święta. Pogoda nam dopisuje. W procesji wejścia do ołtarza zmierzało wielu hierarchów z całej Polski. To też pokazuje, jak ważna dla Kościoła w Polsce jest dzisiejsza uroczystość beatyfikacji rodziny Ulmów. A ta msza święta będzie sprawowana w języku łacińskim. Dla Państwa będziemy prowadzić komentarz i będziemy także tłumaczyć Eucharystię. Warto, myślę, wzbudzić w sobie też intencję, która szczególnie będzie nam przyświecać w tej łączności duchowej. Każdy na pewno ma jakieś swoje sprawy do modlenia. Dziś przez wstawiennictwo za chwilę nowych błogosławionych będzie można je zanosić przed Pański tron. A my wspólnie trwajmy w tym uroczystym śpiewie na rozpoczęcie Eucharystii. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał przywiący. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. I z głową swojej. Słowa pozdrowień skieruje do nas ksiądz arcybiskup metropolita przemyski Adam Szal. Święty Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, pisał 100 lat temu w liście pasterskim. Pragnieniem Najświętszego Serca Jezusowego jest, iżby publiczną cześć odbierało i królowało w każdej rodzinie, w każdym domu. Rodzina jest niejako żywą świątynią, jest pierwszą szkołą życia. Dzisiaj przy ołtarzu pańskim gromadzi nas Chrystus oraz rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z 7 ich dzieci. Ewangeliczny zasiew Bożego Słowa, życie we współczesnej im szkole uczniów Jezusa, którą dla nich był Kościół katolicki, doprowadziło tę rodzinę do postawy wyrażonej w heroicznej miłości bratniej. Miłość miłosierna, ofiarna, która zdolna jest do poświęceń, rodzi się z Bożego ziarna, które wsiane w urodzajną glebę ludzkiego serca z czasem wydaje plon. Odczytując dzisiejsze wydarzenie beatyfikacyjne jako opatrznościowy znak czasu i jednocześnie wezwanie do głębokiej troski o wychowanie następnych pokoleń, ufnie stajemy przy Chrystusowym ołtarzu, aby modlić się o świętość naszych rodzin, o apostolski zapał i gorliwość naszego chrześcijańskiego życia, które wsparte Bożą łaską może przemieniać świat. Świętość w codzienności, ta cicha i pokorna, daje nadzieję naszej ojczyźnie i światu, że dobro ostatecznie zwycięży. W dzisiejszej uczcie miłości, jaką jest Eucharystia, uczestniczy w sposób duchowy Ojciec Święty Papież Franciszek. Reprezentuje go obecny wśród nas jego eminencja kardynał Marcello Semeraro. Witając księdza kardynała, bardzo dziękuję za ogromną życzliwość wobec archidiecezji przemyskiej i pomoc okazywaną podczas procesu beatyfikacyjnego. Radością dla nas wszystkich jest obecność jego eminencji kardynała Roberta Saracha, jego eminencji Gerarda Müllera, jego eminencji kardynała Stanisława Dziwisza, jego eminencji Kazimierza Nycza, jego eminencji kardynała Grzegorza Rysia. Witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich braci w biskupstwie z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim i prymasem Polski księdzem arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Z całego serca pozdrawiam pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę z małżonką, przedstawicieli rządu z panem Mateuszem Morawieckim, przedstawicieli Sejmu i Senatu z panią marszałek Elżbietą Witek oraz panem marszałkiem Markiem Pękiem, wszystkich kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Pozdrawiam i witam serdecznie przedstawicieli władz wojewódzkich, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz delegatów wszystkich szczebli władz samorządowych. Serdecznie witam wszystkich gości przybyłych z kraju i zagranicy. W sposób szczególny pozdrawiam i dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i organizację dzisiejszej uroczystości, a więc dziękuję prezydenckiemu komitetowi organizacyjnemu obchodów towarzyszących beatyfikacji z panią minister Grażyną Ignaczak-Bandych i archidiecezjalnemu zespołowi z biskupem Krzysztofem Chudzio, dyrektorem Caritas archidiecezji przemyskiej księdzem Arturem Jańcem i panem generałem Krzysztofem Pobutą na czele. Pozdrawiam członków rodziny spokrewnionych czcigodnymi sługami bożymi. Radością dla nas wszystkich jest obecność na dzisiejszej uroczystości wielu tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli do Markowej z terenu całej naszej ojczyzny i spoza jej granic. Pozdrawiam tych, którzy łączą się z nami dzięki środkom społecznego przekazu. Łączymy się duchowo z nimi, łączymy się duchowo z innymi duszpasterskimi wydarzeniami w Polsce, których reprezentantami niech będą uczestniczyć uroczystości w Gieczwałdzie oraz jubileuszowego spotkania domowego kościoła, gałęzi rodziny ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze. Bardzo dziękuję za fizyczną i duchową obecność osób podeszłych wieku, niepełnosprawnych, chorych. Drodzy siostry i bracia, niech dzisiejsza uroczystość będzie przeżywana przez nas w atmosferze wiary i niech rozpali w nas miłość do Boga i do ludzi i niech niesie chrześcijańską nadzieję. Uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen. arcybiskup Przemyski poprosi teraz o wpisanie czcigodnych sług Bożych w poczet błogosławionych. Eminencjo, księże kardynale, arcybiskup Przemyski Obrządku Łacińskiego prosi jego świątobliwość papieża Franciszka, aby zechciał łaskawie wpisać do grona błogosławionych czcigodne sługi Boże Józefa i Wiktorię Ulmów, małżonków oraz ich 7 dzieci. Usiądźmy. Józef Ulma przyszedł na świat 2 marca 1900 roku w Markowej jako jedno z 4 dzieci Marcina Ulmy i Franciszki z domu Klus. Jego rodzice mieszkali w niewielkim drewnianym domu i utrzymywali się z pracy na roli. Józef ukończył najpierw 4 klasy szkoły powszechnej w Markowej, a następnie po odbytej służbie wojskowej ukończył z wyróżnieniem półroczny kurs w szkole rolniczej w Pilźnie. Wiktoria z domu Niemczak urodziła się 10 grudnia 1912 roku jako 13 z 14 dzieci Jana i Franciszki z domu Homa. Już w wieku 6 lat straciła matkę, a krótko przed jej ślubem z Józefem zmarł jej ojciec. Uczyła się w szkole powszechnej w Markowej. Uczęszczała także na kursy na Uniwersytecie Ludowym w pobliskiej miejscowości Gać, a po ślubie poświęciła się pracy w domu i opiece nad dziećmi. 7 lipca 1935 roku Józef i Wiktoria zawarli sakramentalny związek małżeński w kościele parafialnym w Markowej. 9 lat małżeństwa przyniosło Ulmom 6 potomstwa. Stanisławę, urodzoną w 1936 roku, Barbarę, urodzoną w 1937 roku, Władysława, urodzonego w 1938 roku, Franciszka, urodzonego w 1940 roku, Antoniego, urodzonego w 1941 roku i Marię, urodzoną w 1942 roku. Wychowywali je w duchu wiary i miłości, ucząc pracowitości i szacunku dla bliźnich. Aby pomieścić powiększającą się rodzinę, Ulmowie mieli plany przeprowadzki na wschodni kraniec województwa lwowskiego. W Wojsławicach, nieopodal Sokala, nabyli 5 hektarów ziemi. Wybuch wojny pokrzyżował ich nadzieje. Józef i Wiktoria zajmowali się rolnictwem na kilkuhektarowym gospodarstwie. Józef, oprócz uprawy warzyw, trudnił się także sadownictwem, którego był aktywnym propagatorem w rodzinnej miejscowości. Założył pierwsze sady i szkółkę drzew owocowych, w której co tydzień demonstrował techniki sadownicze. Od podstaw nauczył się także hodowli pszczół i jedwabników. Jego nowatorstwo ujawniło się także w tym, że jako pierwszy w Markowej wprowadził do swojego domu elektryczność, podłączając żarówkę do niewielkiego, własnoręcznie zbudowanego wiatraka. Józef i Wiktoria byli członkami parafii pod wezwaniem świętej Doroty w Markowej. Już jako nastolatek Józef angażował się w działalność Związku Mszalnego Diecezji Przemyskiej. Należał również do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jako małżonkowie pogłębiali swą wiarę przez modlitwę i udział w sakramentalnym życiu Kościoła. Obydwoje należeli również do Bractwa Żywego Różańca. Józef był typem społecznika, przez całe życie chętnie angażującym się w sprawy lokalnej społeczności. Sprawował funkcję bibliotekarza w Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici. Kierował ponadto Markowską Spółdzielnią Mleczarską. Był również członkiem lokalnej Spółdzielni Zdrowia. Jego szczególną pasją było fotografowanie, zajęcie niezwykle rzadkie na polskich wsiach tego okresu. Wiktoria natomiast była aktorką w amatorskim zespole teatralnym Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici. Od końca 1942 roku, pomimo biedy i ciągłego zagrożenia życia ze strony okupanta niemieckiego, Ulmowie przez niemal 1,5 roku ukrywali na strychu swego domu 8 Żydów. Byli to znajomi Ulmów z Łańcuta, Saul Goldman z synami Baruchem, Mechelem, Joachimem i Mojżeszem oraz sąsiadki Ulmów z Markowej, a zarazem córki Chaima Goldmana, krewnego wspomnianego wyżej Saula, Golda Grünfeld i Lea Didner. Ta ostatnia ukrywała się wraz z małą córeczką o imieniu Reszla. Za wierność ewangelicznemu przykazaniu miłości bliźniego 24 marca 1944 roku Józef i Wiktoria ponieśli męczeńską śmierć z rąk żandarmów, zagorzałych i bezwzględnych strażników systemu niemieckiego nazizmu. Wraz z nimi rozstrzelane zostały również ich dzieci oraz Żydzi, którym udzielili schronienia. Umarło także poczęte dziecko Ulmów, przychodzące na światło dzienne właśnie w chwilach, gdy jego matka była barbarzyńsko mordowana. Wyrazem szacunku ze strony krewnych i przyjaciół oraz sąsiadów była pierwsza ekshumacja dokonana około 5 dni po zbrodni, kiedy ciała wszystkich członków rodziny Ulmów zostały pochowane do 4 trumien i złożone w tym samym miejscu, w którym znajdowały się od dnia ich męczeńskiej śmierci, to znaczy w ogrodzie przed ich domem. Następnie, po zakończeniu niemieckiej okupacji, 11 stycznia 1945 roku ciała rodziny Ulmów przewieziono na cmentarz parafialny w Markowej, gdzie znajdowały się do czasu tzw. rekognicji kanonicznej dokonanej w tych miesiącach. Od dzisiaj relikwie rodziny Ulmów będą wystawione do publicznego kultu w tutejszym kościele parafialnym. W roku 2003 rozpoczęło się dochodzenie diecezjalne, mające na celu zebranie wszelkich materiałów na temat męczeństwa rodziny Ulmów. Po przekazaniu akt sprawy do Rzymu 17 grudnia 2022 roku Ojciec Święty Franciszek autoryzował dykasterium spraw kanonizacyjnych do promulgacji dekretu o ich męczeństwie, a następnie na prośbę arcybiskupa Adama Szala, metropolity przemyskiego obrządku łacińskiego, zdecydował, aby ryt beatyfikacji odbył się 10 września 2023 roku w Markowej, miejscowości, w której rodzina Ulmów żyła i poniosła męczeńską śmierć. Z mandatu Ojca Świętego Franciszka odczytany zostanie list apostolski, którym Jego świątobliwość wpisuje czcigodne sługi Boże Józefa i Wiktorię Ulmów z ich 7 dzieci do grona błogosławionych. Powstańmy. Nos vota fratis nostri Adamis Strals, archiepiscopi metropolite Presbyteriensis Latinorum, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatum, multorunque quisi fidelium ex plentes, del dicasterio de causantorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabiles servi Dei. Iosefus et Wiktoria Ulma, coniuges, una cum suis septem liberis Christi fideles laici, martires, qui sicut Samaritani boni, sine timore sacrificandi proprias vitas, pro caritate erga fratres, in domum suam, os qui persecutionem patiebantur acceperunt, beatorum nomine imposterum appellentur, atque die septima menses Iuli, quotannis, in locis et modis iure statutis, celebrari possint, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, datum Rome Laterani, die decimoquinto mensis Augusti, in Assumptione Beate Maria Virginis, anno Domini bismillesimo vicesimo tertio, pontificatus nostri undecimo Franciscus. My, papież Franciszek, spełniając życzenia naszego brata Adama Szala, arcybiskupa metropolity przemyskiego obrządku łacińskiego, a także wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych, za radą dykasterii spraw kanonizacyjnych naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodni słudzy Boży Józef i Wiktoria Ulma, małżonkowie, wraz z ich 7 dzieci, wierni świeccy, męczennicy, którzy jako dobrzy Samarytanie bez lęku złożyli ofiarę ze swojego życia ze względu na miłość do braci oraz przyjęli do swojego domu tych, którzy cierpieli prześladowanie, obdarzeni byli tytułem błogosławionych i aby corocznie obchodzono ich wspomnienie dnia 7 lipca w miejscach i w sposób określony przez prawo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego dano w Rzymie na Lateranie dnia 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny roku Pańskiego 2023 w 11 roku naszego pontyfikatu. Nastąpi teraz odsłonięcie wizerunku błogosławionych oraz procesja z ich relikwiami. Proboszcz parafii Świętej Doroty w Markowej w asyście przedstawicieli rodziny nowych błogosławionych uroczyście wniesie relikwiarz do zgromadzenia. Dziękujmy Bogu za świadectwo męczenników i prośmy ich o wstawiennictwo. Ukazał się wszystkim zebranym na placu Celebry obraz rodziny Ulmów. A autorem obrazu beatyfikacyjnego jest artysta malarz Olek Czyżowski, mieszkający w Chmielniku koło Rzeszowa. Obraz przedstawia rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich dziećmi na tle letniego pejzażu. W tle po lewej stronie umieszczono dom rodzinny błogosławionych, natomiast w tle po prawej widoczne są ule i sad, czyli motywy nawiązujące do zainteresowań ogrodniczych Józefa Ulmy. Wiktoria na obrazie została przedstawiona w stanie błogosławionym, jednocześnie trzymając w ręku najmłodszą Marysię. Józef jako głowa rodziny stoi po prawej stronie obrazu i trzyma w dłoniach gałązkę palmową, symbol ich męczeńskiej śmierci. Na pierwszym planie widoczne pozostałe dzieci. Dziewczynka po lewej stronie, Stasia, trzyma białą lilię, symbol czystości i niewinności. Chłopczyk na środku, Antoś, pokazuje swojej siostrze Basi krzyżyk zrobiony z patyków. Krzyż ten jest symbolem poświęcenia i ofiary Chrystusa dokonanej z miłości do człowieka, a w tym przypadku oznacza także oddanie życia przez rodzinę Ulmów z Markowej z miłości do drugiego człowieka. Pomiędzy rodzicami widać także dwóch starszych synów, Władzia i Frania. I właśnie wierni patrzą już na ten obraz błogosławionych. I moi drodzy, też relikwiarz, który w tym momencie już jest przedstawiony kardynałowi, który przewodniczy tej dzisiejszej uroczystości, też jest bardzo ciekawy. Autorką tego relikwiarza beatyfikacyjnego, jak również sarkofagu, który został umieszczony w kościele parafialnym w Markowej, jest artystka, rzeźbiarka Agnieszka Stopyra-Żugaj-Schodaczowa. Relikwiarz beatyfikacyjny w formie monstrancji zawiera relikwie wszystkich członków błogosławionej rodziny Ulmów. Relikwie umieszczone zostały w okrągłym pojemniku o średnicy około 5 cm. Obudowa wykonana została z brązu w formie drzewa, na którego tle pojawiają się płasko rzeźbione postaci Wiktorii i Józefa Ulmów z ich 7 dzieci. Po prawej stronie relikwiarza widać zarys domu rodzinnego Ulmów, a wieńczy całą obudowę przedstawienie wieży kościoła parafialnego w Markowej. Widzimy teraz, że ten relikwiarz został złożony w miejscu przy ołtarzu. W tej chwili składane są także czerwone róże. Jest ich 9 jak 9 męczenników dzisiejszej beatyfikacji. A relikwiarz do ołtarza przyniósł ksiądz prałat Roman Chowaniec i w asyście także najbliższej rodziny Ulmów, czyli też z tymi różami przyszli Józef Niemczak, Franciszek Niemczak, Roman Klus, Piotr Sagan, Jerzy Ulma, Aneta Blajer. Trwajmy już w tej wielkiej wdzięczności za nowych błogosławionych Józefa i Wiktorię Ulmów wraz z ich dziećmi. Arcybiskup Przemyski wypowie teraz słowa wdzięczności za dokonaną beatyfikację i otrzyma kopię listu apostolskiego. Kościół Przemyski wdzięczny i oddany Jego Świątobliwości papieżowi Franciszkowi dziękuję mu, iż zechciał nadać tytuł błogosławionych Józefowi i Wiktorii Ulmom, małżonkom i ich 7 dzieciom. Wdzięczni za dar nowych błogosławionych, w jedności z aniołami i świętymi śpiewajmy Panu. Na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię. Módlmy się. Boże, Ty rozpaliłeś błogosławionych małżonków Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, męczenników, ogniem miłości gotowej oddać życie za braci. Spraw przez ich wstawiennictwo, abyśmy odważnie głosili Ewangelię życia i gorliwie pełnili dzieła miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiej księgi machabejskiej. 7 braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci 7 synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu, pełna szlachetnych myśli, zagrzewając swoje kobiece usposobienie męską odwagą. Każdego z nich upomniała w ojczystym języku. Mówiła do nich: nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie. Nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i zamyślił początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą teraz dla jego praw. Kiedy jednak nachyliła się nad nim, wtedy wyśmiewając okrutnego tyrana, tak powiedziała w języku ojczystym: synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez 9 miesięcy, karmiłam cię mlekiem przez 3 lata. Wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat. Proszę cię, synu, sprzyjrzyj na niebo i ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w godzinie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. Oto Słowo Boże. Moje kajdany. Tobie złoży ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał kto zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przeobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości, a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże. Z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze ci odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Których z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Teraz diakon podchodzi do kardynała, przekazuje mu księgę Ewangelii, a kardynał błogosławi zebranych na placu w Markowej i także tych, którzy łączą się z nimi poprzez transmisję. Za chwilę usłyszymy homilię. Rozpocznie ją kardynał Semeraro w języku włoskim, następnie biskup Krzysztof Chudzio odczyta ją po polsku. Abbiamo appena sentito le parole di Gesù a conclusione della parabola del buon samaritano. Vai e anche tu fa lo stesso. È noto come Józef e Wiktoria Ulma abbiano dedicato a questo frammento del Vangelo di Luca un'attenzione particolare, sottolineando il titolo in rosso sulla Bibbia di famiglia e annotandovi accanto il loro sì. Come ha scritto San Giovanni Paolo II, la parabola dell'uomo incappato nei briganti racconta la capacità della sofferenza di sprigionare nell'uomo l'amore, proprio quel dono disinteressato del proprio io in favore degli altri uomini. Tale carità è al centro della nostra odierna celebrazione. Sarebbe fuorviante se il giorno della beatificazione della famiglia Ulma servisse solo a riportare alla memoria il terrore per le atrocità perpetrate dai loro carnefici, sui quali peraltro già pesa il giudizio della storia. Vogliamo invece che oggi sia un giorno di gioia, perché la pagina del Vangelo scritta sulla carta è divenuta per noi una realtà vissuta che luminosamente risplende nella testimonianza cristiana dei coniugi Ulma e nel martirio dei nuovi beati. Przed chwilą wysłuchaliśmy słów Jezusa na zakończenie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Idź i ty czyń podobnie. Wiadomo, że Józef i Wiktoria Ulmowie poświęcili szczególną uwagę temu fragmentowi Ewangelii Świętego Łukasza, podkreślając na czerwono tytuł narodzinnej Biblii i umieszczając przy nim swoją adnotację tak. Jak napisał święty Jan Paweł II, przypowieść o człowieku, który wpadł na zabójców, opowiada o cierpieniu zdolnym wyzwolić w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz innych ludzi. Ta miłość jest sercem naszej dzisiejszej uroczystości. Byłoby błędem, gdyby dzień beatyfikacji rodziny Ulmów posłużył jedynie przywołaniu na myśl terroru i okrucieństw dokonanych przez ich oprawców, nad którymi ciąży już osąd historii. Chcemy natomiast, aby dzisiejszy dzień był dniem radości, ponieważ słowa Ewangelii spisane na papierze stały się dla nas przeżywaną rzeczywistością, która jaśnieje w chrześcijańskim świadectwie małżonków Ulmów i w ich męczeństwie nowych błogosławionych. W 1942 roku Józef i Wiktoria Ulmowie otworzyli drzwi swojego domu i przyjęli 8 Żydów prześladowanych przez niemiecki reżim nazistowski. Dzisiaj wraz z nowymi błogosławionymi pragniemy również przypomnieć ich imiona. Byli to Saul Goldman z synami Baruchem, Mechelem, Joachimem i Mojżeszem oraz Golda Grünfeld i Lea Didner z małą córką Reszlą. Ten gest Józefa i Wiktorii był wyrazem posłuszeństwa przykazaniu Bożemu. Było to tak dla woli Bożej. Ich dom stał się tą gospodą, w której był goszczony i doświadczył opieki pogardzany, odrzucony i śmiertelnie ranny człowiek. Dzięki temu mógł on dalej żyć. W rzeczywistości bez opiekuńczej troski człowiek zawodzi. Troska jest bardzo ważną częścią człowieczeństwa, bowiem czyni istnienie właśnie ludzkim. Za ten gest gościnności i troski, jednym słowem miłosierdzia, wypływający ze szczerej wiary, małżeństwo Ulmów wraz z dziećmi zapłacili najwyższą cenę męczeństwa. Ich życie było cenną monetą, którą przypieczętowali bezinteresowność całkowitego daru z siebie samego w imię miłości. Aby w pełni zrozumieć heroiczną decyzję Józefa i Wiktorii, należy przyjrzeć się duchowej drodze, jaką przebyli do tego momentu, poczynając od ich charakterów. Józef uczciwy, pracowity i chętny do niesienia pomocy ludziom. Wiktoria serdeczna, łagodna, wrażliwa na potrzeby innych. A następnie ich nieustanny wzrost w miłości Pana Boga i bliźniego pomiędzy działalnością parafii a wiejskim życiem w Markowej. Również i my nie możemy nie odczuć ujmującej mocy ich chrześcijańskiego świadectwa, które przekazali swoim dzieciom. 8-letniej Stanisławie, 7-letniej Barbarze, 6-letniemu Władysławowi, 4-letniemu Franciszkowi, 3-letniemu Antoniemu i 2-letniej Marii, a nawet najmłodszemu dziecku, które przychodziło na świat w chwili męczeńskiej śmierci matki. Szczególna wymowa dzisiejszej beatyfikacji polega na tym, że do chwały ołtarzy zostaje wyniesiona cała rodzina, połączona nie tylko więzami krwi, ale także wspólnym świadectwem danym Chrystusowi aż do ofiary własnego życia. Temat postawy otwartej rzuca się jako wspólny wątek, który łączy liczne aspekty życia i męczeństwa rodziny Ulmów. Znajdujemy w nim roztaczające się przed nami bogactwo przesłań, które dzisiaj pragniemy zebrać jako owoc ich świadectwa. Nowi błogosławieni uczą nas przede wszystkim przyjmowania Słowa Bożego i codziennego dążenia do pełnienia woli Bożej. Ulmowie jako rodzina słuchali tego Słowa Bożego w niedzielnej liturgii, a następnie kontynuowali jego medytację w domu, co widać w czytanej i podkreślanej przez nich Biblii. Jak już wspomniałem, bardzo znaczące jest słowo tak, odręcznie napisane przy przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, a także podkreślone zdania, w którym Jezus wzywa do miłowania nawet własnych nieprzyjaciół. W ten sposób wysłuchane słowo Pana dzień po dniu kształtowało ich odważny program życia. Doskonale zadziałała w nich uświęcająca łaska chrztu, Eucharystii i innych sakramentów, wśród których jasno ukazuje się piękno i wielkość sakramentu małżeństwa. Dlatego żyli w świętości, nie tylko małżeńskiej, ale również rodzinnej. Może mieć zastosowanie do nich starożytna definicja świętego Jana Chryzostoma, który mówił o domu jako ecclesia micra, małym kościele. Podobnie jak Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej o kościele nazwie go ecclesia domestica, kościołem domowym, któremu Pan Bóg udzielił wszystkich darów swojej łaski do tego stopnia, że uczynił go znakiem i wcieleniem całego ludu Bożego. Dom Ulmów stał się miejscem świętości z sąsiedztwa, jak nazywa to papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Gaudete Exultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, kiedy pisze: lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym, w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarabiać na chleb. W tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to często świętość sąsiedztwa, świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga, albo, by użyć innego wyrażenia, są klasą średnią świętości. W świadectwie i męczeństwie Ulmów i ich dzieci odkrywamy na nowo wielkość rodziny, miejsca życia, miłości i płodności. Odkrywamy na nowo wielkość misji, jaką Stwórca powierzył małżonkom, i powtarzamy słowa świętego Jana Pawła II, które skierował do rodzin w 1994 roku. W Kościele i w społeczeństwie nadeszła teraz epoka rodziny, która jest powołana do odegrania pierwszoplanowej roli w dziele nowej ewangelizacji. W męczeństwie nowych błogosławionych szczególnie sugestywną rolę odgrywa maleńkie dziecko, które Wiktoria nosiła w swoim łonie, przychodzące na świat w bolesnych chwilach rzezi matki. Chociaż nie miało ono jeszcze imienia, dzisiaj nazywamy je błogosławionym. Ta beatyfikacja ma bardziej aktualne przesłanie niż kiedykolwiek. Chociaż nigdy nie wypowiedziało żadnego słowa, dzisiaj to małe, niewinne dziecko, które razem z aniołami i świętymi w raju wyśpiewuje chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu, tutaj na ziemi woła do współczesnego świata, aby przyjął, kochał i chronił życie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, zwłaszcza życie bezbronnych i zepchniętych na margines. Ten jego niewinny głos chce wstrząsnąć sumieniem społeczeństwa, w którym szerzą się aborcja, eutanazja i pogarda dla życia postrzeganego jako ciężar, a nie jako dar. Dlatego rodzina Ulmów zachęca nas do reagowania na tę kulturę odrzucenia, którą potępia papież Franciszek, kiedy mówi: odrzucamy nadzieję. Nadzieję dzieci, które przynoszą nam życie pozwalające nam iść naprzód, i nadzieję tkwiącą w korzeniach, które mają osoby starsze. To nie jest problem takiego czy innego prawa. To jest problem odrzucenia. Wreszcie świadectwo Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci uczy nas otwartości na innych, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. Nawiązując do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, święty Hieronim napisał: musimy przyjąć brata i bliźniego, a nawet wszystkich ludzi każdej rasy, ponieważ mamy tylko jednego Ojca. Otwartość jest wyrazem braterstwa. Dlatego pragnę pozdrowić ze szczególną serdecznością obecnych dzisiaj na tej uroczystości beatyfikacyjnej przedstawicieli wspólnoty żydowskiej. Ich udział jest nie tylko wyrazem szlachetnych uczuć wdzięczności za to, czego dokonali nowi błogosławieni, gdy w Europie, a zwłaszcza tutaj, w Polsce, szalała rozpętana przez niemieckich okupantów furia skierowana wobec narodu żydowskiego, co nazwano ostatecznym rozwiązaniem. To zjednoczenie rodzin żydowskich i rodziny katolickiej w tym samym męczeństwie zawiera bardzo głęboki sens oraz rzuca najpiękniejsze światło na przyjaźń żydowsko-chrześcijańską, zarówno na płaszczyźnie ludzkiej, jak i religijnej. Rzeczywiście, nienawiść prześladowców do Żydów była w samej swej istocie nienawiścią do Boga Przymierza, Starego i tego Nowego, we krwi Chrystusa. Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że konkretnością swojego gestu rodzina Ulmów, jak również inni ludzie dobrej woli, którzy pomagali Żydom, antycypowali nauczanie Soboru Watykańskiego II, świętego Pawła VI, a także świętego Jana Pawła II, przyjmując w swoim życiu postawę kogoś, kto burzy mury i obejmuje z braterską miłością. Co więcej, przyjęcie bliźniego stało się pilnym zadaniem, biorąc pod uwagę przemoc i zniszczenia spowodowane wojną. Trwająca od 18 miesięcy rosyjska inwazja na Ukrainę zmusiła do ucieczki wielką liczbę uchodźców, którzy pukali do drzwi Polski w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. W tym trudnym czasie różne instytucje rządowe i samorządowe oraz tysiące ludzi z prostych rodzin spontanicznie otwierali drzwi swoich domów na przyjęcie tych, którzy musieli uciekać. Z wyjątkowym podziwem i szczególną wdzięcznością myślimy o wielu inicjatywach realizowanych przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, jak również i o tych propagowanych w całej Polsce. Powszechne zaangażowanie działaczy oraz wolontariuszy w akcję radzenia sobie z kryzysem humanitarnym nabrało niezwykłych rozmiarów i wielkiego znaczenia. Niestety, podobne sytuacje powtarzają się również w innych częściach świata i powodują, iż rzesze uchodźców szukają słusznego przyjęcia u innych. Niech wstawiennictwo nowych błogosławionych i ich świadectwo ewangelicznej miłości zachęcą wszystkich ludzi dobrej woli, aby stali się tymi, którzy wprowadzają pokój, otwierając drzwi i angażując się na rzecz bliźniego, przybywającego ze swoim cierpieniem fizycznym i moralnym, podejmując trud pomocy w jego oddaleniu od własnego domu i bliskich, ofiarując lekarstwo na rany, które są wynikiem odrzucenia lub niezrozumienia. Już na długo przed wybuchem tej wojny papież Franciszek mówił: w obliczu cierpienia tak wielu ludzi, wycieńczonych przez głód, przemoc i krzywdę, nie możemy pozostawać widzami. Ignorowanie cierpienia człowieka, co to oznacza? Oznacza ignorowanie Boga. Jeśli nie podejmuję tego mężczyzny, do tej kobiety, do tego dziecka, jeśli nie podejdę do tego mężczyzny, do tej kobiety, do tego dziecka, do tego serca czy tej staruszki, którzy cierpią, nie zbliżę się do Boga. Drodzy bracia i siostry, męczennik, pisał święty Jan Paweł II, jest najbardziej autentycznym świadkiem prawdy o życiu. Wie, że dzięki spotkaniu z Jezusem Chrystusem znalazł prawdę o własnym życiu i tej pewności nikt ani nic nie zdoła mu odebrać. Ani cierpienie, ani śmierć zadana przemocą nie skłonią go do odstąpienia od prawdy, którą odkrył, spotykając Chrystusa. Oto dlaczego po dziś dzień świadectwo męczenników nie przestaje fascynować, znajduje uznanie, przyciąga uwagę i pobudza do naśladowania. Dzisiejsza celebracja jest zwieńczeniem nieprzerwanej opinii świętości i męczeństwa, jaką Kościół na Podkarpaciu, a szerzej całej Polski zachował i potrafił pielęgnować. Jest to jednak także wyraz słusznej pamięci i serdecznej wdzięczności w stosunku do wielu waszych rodaków, którzy w tamtych czasach, świadomi ryzyka, na jakie się narazili, udzielili schronienia Żydom, płacąc za ten wybór życiem. Niech w każdym z nas, dzisiaj tutaj obecnym, świadectwo męczeńskiej śmierci rodziny Ulmów wzbudzi szczere pragnienie odważnego życia wiarą i jej wyznawania. La famiglia Ulma oggi si unisce alla valorosa e ricca schiera dei figli della nazione polacca, divenuti nella storia antica, come in quella più recente, santi e beati. La testimonianza della loro vita viene proposta come esempio e modello da imitare. Essi ci sono offerti anche come intercessori presso il Signore, così che possiamo affidare loro la nostra quotidianità, le nostre speranze, le gioie, le necessità e le preoccupazioni. Alla Vergine Santissima, Regina della Polonia, ai santi e beati di questa nazione, e da oggi, tutti insieme pubblicamente, alla famiglia Ulma, affidiamo un'accorata preghiera per la famiglia umana e per la pace nella vicina Ucraina. Beati Józef e Wiktoria, insieme ai figli Stanislava, Barbara, Vladislav, Franciszek, Antoni, Maria e al più piccolo che veniva alla luce nel mondo nel momento del martirio di sua madre, pregate per tutti noi. Amen. Nasza wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego oraz świadectwa życia świętych i błogosławionych. Wyznajmy ją teraz ustami. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Rozżywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Ave un Patrem omnipotentem, cui vult omnes homines salvosfieri, et ad agnitionem veritatis venire, totamentis nostre, fratres carissimi. Do Boga Ojca Wszechmogącego, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy z całego serca, drodzy bracia i siostry, zanieśmy modlitwę. Zachowaj Ojca Świętego, biskupów, prezbiterów i diakonów w wierności prawdzie. Jezus z Nazaretu, Ty chciałeś przyjść na świat w ludzkiej rodzinie. Umocnij miłość małżonków, by z mocą głosili Ewangelię życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jezu świadku wierny, Ty przyjąłeś śmierć, aby dać nam życie. Obdarz męstwem chrześcijan prześladowanych dla Twego imienia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jezu, pasterzu i królu, Ty jesteś jedynym światłem narodów. Prowadź naszą ojczyznę drogą pokoju. Ciebie prosimy. Jezu, Słowo wcielone, Ty już pod sercem Matki wniosłeś radość do domu Elżbiety. Pozwól każdemu poczętemu dziecku cieszyć się miłością rodziców. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jezu miłosierny, Ty pragniesz, abyśmy się wzajemnie miłowali, jak Ty nas umiłowałeś. Przez tajemnicę Eucharystii naucz nas stawać się darem dla braci. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pragniemy teraz oddać chwałę Bogu przez ofiarowanie Mu darów, które mocą Chrystusa staną się godne boskiego majestatu. Niesiemy w darze chleb i wino, one to przez Ducha Świętego staną się ciałem i krwią Pana, ofiarą świętą i Bogu przyjemną. Z tymi darami składajmy duchowo na Pańskim ołtarzu wszelkie dobro, które Bóg uczynił w nas, przez nas i dla nas. Drodzy radosłuchacze, drodzy telewidzowie, Może tak pokrótce elementy, które dzisiaj są wykorzystywane podczas celebracji mszy świętej. To nie są elementy przypadkowe, mają znaczenie historyczne i związane są z ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce w archidiecezji przemyskiej. Ołtarz, przy którym sprawowana jest ta uroczystość beatyfikacji rodziny Ulmów, przywieziono z Krosna. Eucharystię sprawował przy nim święty Jan Paweł II podczas kanonizacji świętego Jana z Dupli na lotnisku w Krośnie w 1997 roku. Krzyż umieszczony nad miejscem przewodniczenia liturgii to krzyż spotkań młodych archidiecezji przemyskiej, znany dobrze młodzieży uczestniczących w tych cyklicznych wydarzeniach. Jest on stałym elementem spotkań młodych archidiecezji przemyskiej już od 2009 roku. Przedstawia on Chrystusa na krzyżu, na końcach poprzecznej belki są umieszczone postacie Matki Bożej i świętego Jana Ewangelisty, umiłowanego ucznia pańskiego. Autorem krzyża jest ksiądz Marek Wojnarowski. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech ofiara pojednania, którą składamy ku czci błogosławionych męczenników, oczyści nas z grzechów i wyjedna nam wysłuchanie naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratia sagiae, Domine Sancte Pater, omnipotens et eterne Deus, quoniam tu magnificans intuorum laude beatorum et quid guida deorum pertinet passionem tue sunt opera miranda potentiae qui huius fidei tribuis clemente ardorem qui suggeris perseverantiae firmitatem qui largiris in tua gone victoriam per Christum Dominum nostrum. Propter quod celestia tibi atque terrestria canticum novum concirunt adorando et noscum omni exercito angelorum proclamamus sine fine dicentes. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionymi Józefem i Wiktorią wraz z dziećmi i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Et te laudemus, et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Per omnia secula seculorum. Amen. Amen, 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 amen. Percepti salutaribus moniti. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Jego słowom, ośmielamy się mówić. Audemus dicere. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Amen. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Trwamy w łączności z tymi, którzy przyjmują Komunię Świętą na placu beatyfikacji rodziny Ulmów. Chcemy także zaprosić Was, drodzy radiosłuchacze, drodzy telewidzowie, do Komunii Świętej Duchowej, aby podczas tej Eucharystii także w sposób duchowy przyjąć Jezusa do swojego serca, do swojego życia. Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca, które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą obecnością. Uwielbiam Cię w sakramencie Twej miłości i niewysłowionej Eucharystii. Pragnę Cię przyjąć w tym ubogim mieszkaniu, które ofiaruję Ci moje serce. Oczekując na szczęście płynące z komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym ja mógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość rozpali całe moje istnienie za życia i po śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię, niech tak się stanie. Amen. Miłosierny i dobry Panie, Ty dzisiaj uczyniłeś nam wielkie rzeczy. Umocniłeś nas chlebem z nieba i przez błogosławionych męczenników objawiłeś nam moc Twojej miłości, która uzdalnia do oddania życia za braci na Twoją chwałę. Tobie jednemu niech będzie cześć i uwielbienie, jako w niebie, tak i na ziemi. Ciebie, Boga, wysławiamy. Ciebie, Boga, wysławiamy. Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca niebioslany. Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie. Tobie moce i niebiosy. Oremus. Deus, qui crucis mysterium. Módlmy się. Panie nasz Boże, w życiu błogosławionych męczenników zajaśniała tajemnica krzyża. Umocnij nas przez udział w tej ofierze, abyśmy wiernie trwali przy Chrystusie i pracowali w Kościele dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zbliża się godzina 12, czas modlitwy Anioł Pański, w której uwielbiamy tajemnicę wcielenia. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Chcemy w tej modlitwie zjednoczyć się z Ojcem Świętym Franciszkiem, następcą Świętego Piotra. Oczekujmy na tę modlitwę, aby z wiarą i wdzięcznością przyjąć słowa Ojca Świętego. Oczekujemy na modlitwę Anioł Pański. I warto przy tym spojrzeć na ołtarz, przy którym sprawowana jest dzisiejsza liturgia. Tam są przygotowane kompozycje kwiatowe, które odzwierciedlają łąkę kwietnią, czerpiąc z bogactwa symboliki obrazu beatyfikacyjnego. W kompozycjach znalazła się biała lilia. Na obrazie beatyfikacyjnym trzymają w ręku Stasia. Gałązka palmy, symbol męczeńskiej śmierci, ale i zwycięstwa, a także na wzór niezapominajek trzymanych na obrazie beatyfikacyjnym przez najmłodszą Marysię. Błękitne oksypetalum. Zatem można stwierdzić, że zawarta będzie w nich symbolika zarówno męczeństwa, czystości, jak i niewinności. Kwiaty podczas mszy świętej zostały rozmieszczone na ołtarzu polowym w kilku miejscach. Przy stole eucharystycznym, przy ambonie i relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów, a także wzdłuż bocznych krawędzi miejsca celebracji. Wykończenie dekoracyjne całości stanowić będą kompozycje rozmieszczone na schodach przy wejściu na ołtarz polowy, a także przy miejscu przewodniczenia głównego celebransa. Kompozycję kwiatową wyróżniają na tle wszystkich pozostałych. Jest to ułożona przy postumencie przygotowanym na umieszczenie relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Aby zaznaczyć męczeńską śmierć rodziców i dzieci, a także w sposób optyczny zwrócić uwagę na miejsce relikwii, zastosowano czerwony kolor kwiatów, lilii, ostróżek i hortensji. W tym miejscu w ramach zielonych dodatków wykorzystano czerwoną dracenę, a także dwa rodzaje kordyliny, długą ciemnobordową oraz krótką czerwoną. Autorem kompozycji kwiatowych jest Michał Zdanowski, florysta i organista, urodzony w Krakowie. Jako florysta łagiewnicki przygotował kompozycje kwiatowe m.in. na beatyfikację błogosławionej Hanny Chrzanowskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na krakowskich Łagiewnikach. A my w tym momencie przenosimy się już do Watykanu na modlitwę Anioł Pański. Według świętego Mateusza, mówiąca o upomnieniu braterskim. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dzisiaj Ewangelia mówi nam o upomnieniu braterskim, które jest jednym z najbardziej wzniosłych wyrazów miłości, a zarazem jednym z najbardziej wymagających. Kiedy jakiś brat w wierze dopuszcza się winy przeciwko Tobie, Ty bez urazy pomóż mu, korygując go. Pomagać, korygując. Niestety, natomiast pierwszą rzeczą, która często tworzy się wokół tych, którzy błądzą, jest plotka, w której wszyscy dowiadują się o błędzie, ze wszystkimi szczegółami, z wyjątkiem osoby zainteresowanej. Nie jest to właściwe. Bracia i siostry, to nie podoba się Bogu. Niestrudzenie powtarzam, że plotki są plagą w życiu osób i wspólnot, ponieważ wprowadzają podziały, cierpienie i zgorszenie i nigdy nie pomagają w poprawie ani w rozwoju. Wielki mistrz duchowy, święty Bernard z Clairvaux, mawiał, że bezowocna ciekawość i powierzchowne słowa są pierwszymi stopniami w drabinie pychy, która nie prowadzi w górę, lecz w dół, strącając człowieka ku zgubie i ruinie. Jezus natomiast uczy nas zachowywać się inaczej. Oto co mówi dzisiaj. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Porozmawiaj z nim twarzą w twarz, uczciwie, aby pomóc mu zobaczyć, gdzie popełnia błąd. Zrób to dla jego dobra, przezwyciężając wstyd i znajdując prawdziwą odwagę, która nie polega na szyderstwie, lecz na mówieniu jemu rzeczy w twarz łagodnie i uprzejmie. Ale możemy zapytać, a co, jeśli to nie wystarczy? Co, jeśli nie rozumie? Wtedy należy szukać pomocy, ale uwaga, nie tej z grupy plotkujących. Nie. Jezus mówi, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, co oznacza ludzi, którzy naprawdę chcą pomóc bratu lub siostrze, którzy pobłądzili. A jeśli nadal nie rozumie, wtedy mówi Jezus, zaangażuj wspólnotę. Ale także tutaj wyjaśnijmy, nie oznacza to stawiania danej osoby pod pręgierzem, zawstydzania jej publicznie. Nie, ale raczej zjednoczenie wysiłku wszystkich, aby pomóc jej się zmienić. Nie należy wytykać palcem, a wręcz często utrudnia to sprawcy uznanie swojego błędu. Wspólnota musi raczej dać jemu czy jej odczuć, że potępiając błąd jest blisko z modlitwą i miłością, zawsze gotowa do przebaczenia i zaczynania od nowa. A więc zadajmy sobie pytanie, jak radzę sobie z tymi, którzy wyrządzają mi krzywdę? Czy trzymam to w sobie i gromadzę urazę? Odpłacisz mi, to jest to słowo, które wiele razy przychodzi nam na myśl. Odpłacisz mi. Czy mam powód, żeby mówić o tym za ich plecami? A może mam odwagę i próbuję z nimi rozmawiać? Czy modlę się za niego lub za nią? Proszę o pomoc w czynieniu dobra? Czy nasze wspólnoty biorą odpowiedzialność za tych, którzy upadają, aby mogli się podnieść i rozpocząć nowe życie? Czy wytykają palcami, czy też otwierają ramiona? Co ty czynisz? Pokazujesz palcem, czy otwierasz ramiona? Niech Maryja, która nie przestawała miłować, nawet gdy słyszała, jak ludzie potępiają jej syna, pomoże nam zawsze poszukiwać drogi dobra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tua, incarnazione coniovi, per passione meius ad crucem, a resurrezione e gloria perducamo. Per Cristo Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis regim aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Drodzy bracia i siostry, chciałbym wyrazić moją bliskość do drogiego narodu Maroka, który został dotknięty trzęsieniem ziemi. Modlę się za rannych, za tych, którzy stracili życie, a było ich wielu. Modlę się za ich rodziny. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyszli z pomocą i którzy angażują się, aby pomóc przeżyć cierpienia tej ludzkości i za ludzi w tym trudnym momencie. Jesteśmy blisko narodowi marokańskiemu. Dzisiaj w Markowej w Polsce zostali beatyfikowani męczennicy Józef i Wiktoria Ulmowie i ich siedmioro dzieci. Cała rodzina, która straciła życie 24 marca 1944 roku przez nazistów za udzielenie schronienia Żydom, którzy byli prześladowani. Nienawiść i przemoc, które charakteryzują tamten czas. Ta rodzina polska, która była promieniem światła podczas II wojny światowej, niech będzie dla nas wszystkich wzorem do naśladowania w czynieniu dobra, w służbie względem tych, którzy są potrzebujący. Zaklaszmy na cześć tej rodziny, nowych błogosławionych. Na ich wzór wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby porzucić broń i oddać się modlitwie. Czyńmy to za wiele narodów, które cierpią z powodu wojen. Tutaj w sposób szczególny myślę, abyśmy pomnożyli naszą modlitwę za umęczony naród Ukrainy. Tutaj jest wiele flag ukraińskich, a ten naród tak cierpi, bardzo cierpi. pojutrze, 12 września, nasz drogi naród etiopski będzie świętował Nowy Rok, więc chciałbym skierować moje pozdrowienie i życzenia dla całego narodu, aby byli błogosławieni na rzecz pokoju i pojednania. Pomyślmy także, skierujmy naszą myśl do opactwa świętego Michała, które świętuje milenium od swojej konsekracji. I pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian, pielgrzymów, przybyłych z Włoch i z innych krajów. W sposób szczególny parafię świętego Najświętszego Serca, wspólnotę z Di Saronno, młodzież pielgrzymowaną z Soliera, uczniów szkół wyższych Luka, ponieważ rozpoczyna się nowy rok katechetyczny, wydawnictwo salezjańskie rozda pomoce katechetyczne zatytułowane Krok po kroku. Jest to piękny prezent. Kieruję moje słowo do katechetów i za ich pracę, a także do dzieci, aby mogły spotkać Jezusa. Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia. Słowo podziękowania wypowie teraz ksiądz arcybiskup metropolita Przemyski. Gloria tibi Trinitas. Chwała Tobie, Trójco, za świętość, która stała się udziałem błogosławionych Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich 7 dzieci. Ich życiowa świętość przypieczętowana została przelaniem krwi i oddaniem życia za rodzinę żydowską. Ich przykład ofiarnego życia jest znakiem czasu dla nas żyjących w XXI wieku. Nasi dzisiejsi przewodnicy w wierze wyniesione do chwały ołtarzy rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich 7 dzieci osiągnęli świętość w zwykłej, zdawać by się mogło, niczym nie wyróżniającej się na tamte czasy codzienności, naznaczonej pożogą wojny, ubóstwa oraz ciągłego lęku o życiowe dziś i niepewne jutro. Pomimo wielu trudności i przeciwności obdarzali się miłością małżeńską i rodzicielską. Podejmowali wspólną pracę dla dobra rodziny i społeczności lokalnej. Siłę i męstwo w trudnych chwilach i wyborach czerpali z nauki Ewangelii i życia sakramentalnego. Stali się żywą Ewangelią ukazującą odrzuconym i pogardzonym miłujące oblicze Boga. W okolicznościach, w jakich przyszło im żyć, wiernie realizowali powołanie do świętości jako małżonkowie, rodzice, chrześcijanie, parafianie. Papież Franciszek przypomina w adhortacji Gaudete et Exultate: aby być świętymi, nie trzeba być biskupami, kapłanami, zakonnikami ani zakonnicami. Często mamy pokusę, aby sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcać wiele czasu modlitwy. Ale tak nie jest. Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach tam, gdzie każdy się znajduje. Pisze dalej papież. Jesteś osobą konsekrowaną, bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką, bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem, bądź świętym, wypełniając uczciwie i kompetentnie swoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem, bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę, bądź świętym, walcząc o dobro wspólne, wyrzekając się swoich interesów osobistych. Zainspirowani przykładem błogosławionej rodziny Ulmów, poczujmy się dzisiaj wszyscy zaproszeni do świętości w rodzinie i poprzez rodzinę. Odkryjmy jej ogromny potencjał w życiu codziennym, zdolny przemieniać umysły i ludzkie serca, w konsekwencji całe społeczeństwa i narody. Na ręce Jego Eminencji księdza kardynała Marcello Semeraro składam wyrazy wdzięczności dla papieża Franciszka za podjęcie decyzji umożliwiającej finalizację procesu beatyfikacyjnego, towarzyszenie nam duchowo podczas dzisiejszej beatyfikacji oraz za skierowane przed chwilą do nas słowo pozdrowienia. Dziękuję Eminencji księdzu kardynałowi i wszystkim kardynałom, arcybiskupom i biskupom zebranym na wspólnej modlitwie na markowskiej ziemi. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w procesie beatyfikacyjnym, począwszy od etapu diecezjalnego, aż do prac w ramach dykasterii spraw kanonizacyjnych z księdzem kardynałem Marcello Semeraro na czele, księdzem prałatem Bogusławem Turkiem i relatorem ojcem Zdzisławem Kijasem na czele. Dziękuję księdzu arcybiskupowi Józefowi, który rozpoczął proces, oraz postulatorom, księdzu biskupowi Stanisławowi Jamroskowi, prowadzącemu proces na etapie decyzjalnym, i księdzu Witoldowi Burdzie, prowadzącemu proces na etapie rzymskim. Dziękuję także delegatowi biskupiemu, księdzu Józefowi Barowi. Wszyscy jesteśmy wdzięczni za życzliwość i pomoc panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, przedstawicielom parlamentu z panią marszałek Elżbietą Witek i panem marszałkiem Markiem Pękiem na czele oraz władzom państwowym i samorządowym różnego szczebla. To podziękowanie składam na ręce pani wojewody województwa podkarpackiego, pani Leniart, pana marszałka Władysława Urtyla i pana wójta gminy Markowa Mirosława Maca. Wyrażam wdzięczność na ręce pana ministra Marka Kuchcińskiego i pani ministra Anny Schmidt-Rodziewicz za pomoc okazaną przez różne instytucje. Dziękuję służbom mundurowym, a szczególnie Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Zdrowia, Instytutowi Pamięci Narodowej, Poczcie Polskiej, wszystkim instytucjom. Dziękuję wszystkim wolontariuszom i przedstawicielom mediów, gościom z kraju i zagranicy, przedstawicielom innych wyznań i religii. Szczególnie dziękuję panu Michałowi Szudrichowi, naczelnemu rabinowi Polski, za obecność i za wspólną modlitwę. Dziękuję tym wszystkim, którzy reprezentują środowisko żydowskie. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem miejscowego księdza proboszcza Romana Chowańca oraz jego parafian. I tym razem markowianie Markowej, wzorem rodziny Ulmów, otwarli swoje serca, przyjmując nas tutaj, na tę ziemię markowską i przyjmując wielu pątników do swoich domów. Dziękuję chórom i orkiestrom śpiewającym, grającym pod batutą księdza prałata Mieczysława Gniadego za to, że pomagali nam w przeżywaniu tej wspaniałej uroczystości. Dzięki mediom dziękuję tym wszystkim, którzy trwali przy dzisiejszej beatyfikacji, a dzięki tym mediom informacja o rodzinie Ulmów rozeszła się po całym świecie. Stoi przed nami wyzwanie, gdyż nie możemy poprzestać jedynie na podniosłej chwili beatyfikacji. Życie błogosławionej rodziny Ulmów i ich beatyfikacja to swoistego rodzaju testament i znak czasu dla współczesnego człowieka. jest przypomnieniem o powszechnym powołaniu do świętości. Uświadamia nam, jak ważna jest w życiu człowieka rodzina. Wzywa do szacunku wobec każdego życia, zarówno tego, które poczęło się pod sercem matki, jak i tego, które zagrożone jest przez bezduszne i barbarzyńskie prawa, jak to miało miejsce w czasie II wojny światowej. Rodzina Ulmów to uderzający i wymowny przykład dokonywania dobrych wyborów, gdyż jej członkowie mimo wojennej traumy wybrali wierność dekalogowi i przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Ich życie i męczeńska śmierć jest wołaniem o zgodę i pokój. Jest przypomnieniem o potrzebie miłości do ziemi, do ojczyzny. Ulmowie kierują do nas wielki apel, który święty Paweł ujął w słowa. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Dominus vobiscum. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. De o gratias. Głos zabierze teraz pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Czcigodny gościu nasz, eminencjo, księże kardynale, przedstawicielu Ojca Świętego Franciszka i Stolicy Apostolskiej, przedstawiciele konstytucyjnych najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej na czele z państwem marszałkami, panem premierem, paniami i panami ministrami, eminencje, księża kardynałowie, ekscelencje, księża arcybiskupi i biskupi, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w szczególności gospodarze, szanowny panie marszałku, szanowna pani wojewodo, wszyscy dostojni przedstawiciele samorządu lokalnego, Łańcuta Markowej, wszyscy przybyli goście wielce, szanowni państwo, czcigodni księża, wszyscy przybyli wierni, pielgrzymi, rodacy, wielce szanowni państwo. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i nas wszystkich Polaków rozsianych na całym świecie, w szczególności mieszkających w Rzeczypospolitej, chcę z całego serca podziękować. Podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi za wyniesienie na ołtarze do grona błogosławionych polskiej rodziny, rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów wraz z ich dziećmi, wraz z 7 ich dzieci, w tym nienarodzonym, najmłodszym dziecięciem, które w chwili tamtej dramatycznej 24 marca 1944 roku było jeszcze w łonie matki. Chcę podziękować w imieniu polskiego państwa, bo ta dzisiejsza uroczystość, co oczywiste, z jednej strony ma głęboki wymiar duchowy, związany z naszymi przekonaniami religijnymi, naszą wiarą, naszymi także zobowiązaniami z tej wiary wynikającymi. Ale ma także ogromnie ważny wymiar państwowy z punktu widzenia podkreślenia w sposób dobitny, instytucjonalny prawdy historycznej o czasach niemieckiej, hitlerowskiej okupacji polskich ziem w czasie II wojny światowej, o ówczesnym zbrodniczym niemieckim prawodawstwie na tej ziemi, które to prawodawstwo było podstawową przyczyną tej tragedii i tej straszliwej zbrodni, jaka została popełniona na polskiej rodzinie. To niezwykle ważny aspekt w sensie historycznym, faktograficznym i właśnie państwowym. W 1939 roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę. Uczynili to na mocy porozumienia z Rosją sowiecką, ze Stalinem, paktu Ribbentrop-Mołotow. W efekcie jeszcze we wrześniu 1939 roku Polska została rozdarta pomiędzy dwa totalitaryzmy. Niemiecki hitlerowski nazizm i sowiecki komunizm. Polska zniknęła z mapy. Na okupowanym przez Niemców terenie nie było żadnych polskich władz. Chcę to z całą mocą podkreślić. Nie było żadnych polskich władz, które kolaborowałyby z hitlerowskimi Niemcami w okresie II wojny światowej. Nie było żadnego kolaboracyjnego polskiego rządu. Nie było także żadnych niemieckich formacji wojskowych, w których służyliby w sposób zinstytucjonalizowani Polacy. Nie było takich formacji, żadnych ani w SS, ani w żadnej innej. Można zadać pytanie, jak to się stało, i na pewno zadaje je sobie wielu ludzi na świecie. Jak to się stało, że za pomoc Żydom, których, jak wiadomo, Niemcy chcieli zniszczyć, wymordować, unicestwić jako naród, zginęła cała polska rodzina. Rodzice, Wiktoria i Józef i wszystkie jej dzieci, wszyscy mieszkańcy tego gospodarstwa, wiejskiej chaty, tego gospodarstwa, w którym ukrywanych było 8 Żydów. Saul Goldman wraz z 4 synami oraz spokrewniona z nim Golda Grünfeld, a także Lea Didner wraz z córką Reszlą. Jak to się stało, że wszystkich zamordowano? Otóż oczywistą sprawą jest, jak powiedziałem, że Niemcy chcieli unicestwić naród żydowski. Tak było na wszystkich przez Niemców okupowanych ziemiach. W szczególności w Polsce, gdzie Niemcy nie tylko w sposób bezwzględny mordowali ludzi narodowości żydowskiej, polskich obywateli narodowości żydowskiej w szczególności. I w czasie II wojny światowej ogółem zamordowali ich ponad 3 miliony. Tylko Żydów obywatelstwa polskiego. 3 miliony. Ale także stworzyli tutaj swój niemiecki nazistowski przemysł zagłady w postaci obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, takich jak Auschwitz-Birkenau, takich jak wiele innych. Ale ustanowili także zbrodnicze prawodawstwo, które było bez precedensu na innych okupowanych ziemiach. Nie było takiego niemieckiego prawodawstwa w okupowanych przez Niemców krajach Europy Zachodniej. Ani we Francji, ani w Belgii, ani w Holandii, także okupowanych, nie było kary śmierci dla całej rodziny za pomoc Żydom w ukrywaniu się. Takie zbrodnicze prawo zostało ustanowione tylko tutaj. Można zadać pytanie, dlaczego? Otóż odpowiedź jest prosta. Na tej ziemi od 1000 lat mieszkali Polacy razem z Żydami. Mieszkali cały czas przez 1000 lat nieprzerwanie. Przy różnych wichrach historii, przy różnych zdarzeniach. Oba te narody, także w ramach Wielkiej Rzeczypospolitej wielu narodów, trwały i współżyły ze sobą, rozwijając swoje kultury, które bardzo często splatały się i stanowią dzisiaj element naszej kultury polskiej. Dopiero II wojna światowa doprowadziła do katastrofy i przerwania tego. Dlatego, że naród żydowski Niemcy postanowili unicestwić i zabić wszystkich Żydów mieszkających na terenie Rzeczypospolitej, którą okupowali. Ale ponieważ Żydzi byli po prostu sąsiadami Polaków, znali się całymi rodzinami. Wielu Polaków, wiele rodzin udzielało pomocy swoim żydowskim sąsiadom. Ta kara śmierci nie tylko dla pomagających, dla całych rodzin miała służyć odstraszeniu. Miała zasiać grozę. To po to właśnie ustanowiono to prawodawstwo. To w ramach tego prawodawstwa, zbrodniczego prawodawstwa, zginęła cała rodzina Ulmów. W tamtym czasie, w okresie II wojny światowej, w ten sposób zamordowanych przez Niemców zostało wiele polskich rodzin. Ale ta rodzina Ulmów to przypadek najbardziej wyrazisty i dziś najlepiej wśród wszystkich znany, bo wiele jest nieznanych, do dziś nieodkrytych i niewyjaśnionych. To się stało na oczach całej wsi, na oczach ich sąsiadów. Józef Ulma był człowiekiem powszechnie znanym, jak słyszeliśmy, społecznikiem, działaczem spółdzielczości, wynalazcą, a przede wszystkim człowiekiem, który interesował się nowoczesnością. Dziś powiedzielibyśmy innowacyjnym. Między innymi znany był także jako lokalny fotograf. Miał pełną świadomość wraz z żoną, co czynią, kiedy zgodził się przyjąć pod swój dach tych uciekinierów żydowskich, sąsiadów. Jest pewne, że Goldmanów na pewno znali. Znali ich z łańcuta. Choć nie byli bezpośrednio sąsiadami. Udzielili im schronienia. Ulmowie jako ludzie, jako chrześcijanie, jako katolicy, kierując się miłością bliźniego i zwykłym odruchem, pokonując oczywistą przecież obawę przed śmiercią całej rodziny. To chcę z mocą podkreślić. Józef przecież wiedział, że jest człowiekiem znanym, a więc człowiekiem, na którego zwraca uwagę społeczność lokalna. Także i Niemcy, przedstawiciele nazistowskiego niemieckiego reżimu, którzy tutaj, na tej ziemi, realizowali swoją zbrodniczą działalność. Tak też niestety się stało. Oczywiście hitlerowcy dowiedzieli się, doniesiono im, że Ulmowie ukrywają rodzinę. Przybyli żandarmi niemieccy w przygotowanej akcji i w bestialski sposób zamordowali po kolei całą rodzinę. Dowódca tej akcji, Niemiec, który nigdy nie został za to ukarany, jak potwierdzali świadkowie, kiedy były jakieś delikatne sprzeciwy wobec tego, by zamordować dzieci, powiedział: będzie gromadzie łatwiej, nie będzie miała kłopotu. Powiedział to w sposób cyniczny, wydając rozkaz zamordowania również i najmłodszych. Wszystkich. Nie darowano życia nikomu. Jako prezydent Rzeczypospolitej dziękuję, że w tym niezwykłym akcie beatyfikacji całej rodziny, z podkreśleniem, iż beatyfikacja ta obejmuje właśnie wszystkich jej członków, nie tylko rodziców, dojrzałych przecież i dorosłych, w pełni odpowiedzialnych także za rodzinę, ale także i dzieci, również i te najmłodsze, włącznie z tym jeszcze nienarodzonym. Następuje potwierdzenie wyjątkowości i świętości rodziny jako jednostki, a zarazem komórki społecznej, która jest razem, która stanowi jedno i która współdecyduje o swoim losie i o tym, jaka jest. Dziękuję za to z całego serca, że została pokazana również prawda historyczna o tamtych czasach i o losach Polaków, Polaków i Żydów na tej ziemi pod okupacją niemiecką, którzy wszyscy po prostu chcieli przetrwać, chcieli przeżyć, a jednak nie cofali się także i przed tak ostatecznymi aktami braterstwa. Także i przed tak ostatecznymi aktami miłosierdzia. I popatrzcie na Ewangelię. Miłosierny Samarytanin przy którego uczynku prawdopodobnie Józef Ulma, a może Wiktoria napisali tak w swojej Ewangelii, w swoim Piśmie Świętym domowym, udzielił tej pomocy potrzebującemu człowiekowi, choć nie groziły mu za to żadne negatywne konsekwencje. A wcześniej i kapłan, i lewita ominęli. Gościem EWTN Polska jest ksiądz. Nie dlatego, że groziły im jakieś konsekwencje za udzielenie pomocy. Po prostu minęli obojętnie. Rodzina Ulmów pomogła swoim żydowskim współobywatelom, mimo że mieli pełną świadomość, iż grozi im za to śmierć. Razem zginęli. I nie mam wątpliwości, że dzisiaj razem cieszą się radością obcowania z Panem Bogiem. Jako władze państwowe dziękujemy. Jako ludzie wierzący modlimy się dzisiaj. Modlimy się dzisiaj za rodzinę Ulmów i za ich wstawiennictwem do Pana Boga o opiekę nad naszą ojczyzną i nad wszystkimi rodzinami. Modlimy się także za ich pomordowanych przyjaciół żydowskich i będziemy się dzisiaj modlili na cmentarzu wojennym ofiar hitleryzmu, ofiar II wojny światowej w niedalekich stąd Jagiełłach, gdzie spoczywają dzisiaj ich doczesne szczątki. Będziemy się tam modlili tak, jak tu się modlimy wspólnie z przedstawicielami społeczności żydowskiej, naczelnym rabinem Rzeczypospolitej. Dziękuję wszystkim za udział w tej dzisiejszej uroczystości. To ważny dzień dla nas wszystkich ludzi wierzących, ale to także ważny historyczny dzień dla Rzeczypospolitej, dla naszej ojczyzny. To ważny dzień dla wszystkich Polaków. Niech żyje Polska. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece naszą ojczyznę, naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Cześć i chwała bohaterskiej rodzinie Ulmów i wszystkim, którzy zginęli pomagając swoim sąsiadom narodowości żydowskiej w czasie II wojny światowej. Dobiegają końca uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów, która odbyła się w Markowej. Mszy świętej beatyfikacyjnej przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, wysłannik Ojca Świętego, prefekt dykasterii do spraw kanonizacyjnych. Pozwolą Państwo, że zakończymy tę naszą transmisję modlitwą. Boże w Trójce Jedyny, Ty objawiłeś w życiu i śmierci Józefa i Wiktorii razem z ich 7 dzieci prawdę o wielkości powołania do życia w rodzinie. Przez stawiennictwo błogosławionych męczenników spraw, aby każda rodzina, stając się na ziemi obrazem jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, otrzymała udział w wiecznej chwale Trójcy. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólne duchowe połączenie poprzez radio, poprzez transmisję internetową. Pozdrawiamy z Markowej. Właśnie trwa procesja wyjścia. Biskupi opuszczają już miejsce celebracji. A my serdecznie dziękujemy wszystkim redakcjom, które dzisiaj pobierały sygnał właśnie od Radia Fara, tej transmisji radiowej. Dziękujemy Radiu Wiktoria, Radiu RDN Małopolska i Nowy Sącz, Radiu Warszawa, Radiu Fiat, Radiu Jasna Góra, Radiu Niepokalanów i pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Radia Fara. I dziękujemy oczywiście za sygnał wideo i audio Telewizji Polskiej oraz Radiu Rzeszów. Pozdrawiają Państwa z Markowej tuż po beatyfikacji rodziny Ulmów ksiądz Andrzej Bienia i Łukasz Sztolf. Jesteś alfą i omegą, początkiem i końcem. Ty ten sam jesteś, a twoje lata się nie kończą. Ty wieczny Bóg, czasów król. Swą śmiercią spłaciłeś mój dług, Ty wieczny Bóg